Witamy Was serdecznie, kochani. Tutaj mamy gość z Brazylii. Będziemy go słuchać troszeczkę. Dzień dobry, dla Was wszyscy. Bardzo się cieszę, że mogę być w Polsce. Aproveitar o frio da Polônia. I tutaj po prostu mieć przyjemność z tego zima w Polsce. Mas sei que o povo não é frio. Ale wierzę, że Polacy mają gorące serca. Sei que é um povo com muitos desejos, muitas paixões por fazer algo diferente e por fazer novas escolhas. Ale już wiem, że Polacy są tak odmiana ludzie, że mają pragnienia zrobić coś nowego, coś pięknego, że estão zachęceni do nowa rzeczy. E hoje nós temos a possibilidade de fazer uma escolha, de dar uma chance para Jesus. E przy okazji właśnie Polacy mają okazję dzisiaj dać szansę dla Pana Jezusa, po prostu możliwość dla Pana Jezusa. Jesus é a nossa alegria, é o nosso salvador, é a nossa fonte de vida. Pan Jezus Chrystus jest naszą radością. On jest źródłem życia. É a minha experiência, a minha salvação, é a minha escolha. Jesus é a minha escolha, a minha decisão hoje. Jesus Cristo, to powinna być moja decyzja, wasza decyzja. Dzisiaj może być wasza decyzja. Wybierasz Jezusa. E a minha experiência é que após essa decisão, eu tenho a plena convicção de que eu tomei a decisão certa para mim. E widzisz, od momentu kiedy ja tego serce robię, to Duch Święty potwierdzi, że ja ta poprawna decyzja podjęłem, przyjmowano Jezusa. Por isso hoje eu convido vocês para darem uma chance a Jesus, ao Espírito Santo, para entrar nas suas vidas e mudar com alegria, com paz e com grande regozijo. E dzisiaj właśnie zapraszamy was, zachęcamy, abyś zapraszali Jezusa do waszego serca. A Pan Jezus Chrystus daje wam pokój, radość. Pan Jezus mogę was wypełniać. Temos uma comunidade, uma equipe de pessoas para entrar em contato, para te amar, para te receber e dar todo o suporte de vida para que você conheça Jesus. My mamy taką wspólnotę, że możemy tobie wspierać, pomagać, na ile możliwe będzie potrzebowała pomocy. No to zapraszamy cię. Com grande alegria que eu falo aqui nessa praça, nesse local. Z wielkim radością do was właśnie mówię teraz. E posso ter a convicção de que transmito uma mensagem verdadeira, uma mensagem que mudou e tem mudado a minha vida. E mam tego pewności, że tego wiadomości, którą mówię do was, to jest prawdziwa, dobra nowina, ponieważ Bóg, Pan Jezus zmienił mojego życia. E eu convido vocês para conhecer esse amor, né? Jesus morreu em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira. Widzisz, zapraszamy was, aby poznali Boga, aby zbliżali się do Boga, bo Bóg tak umiłował świat. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, deu Jesus para morrer em nosso lugar, em lugar dos nossos pecados e das nossas falhas. Widzisz, Bóg dał swego jedynego syna, umiera na krzyżu, aby przebaczał nasze grzechy, aby możemy otrzymać przebaczenia. Umarł Pan jest na krzyżu za nas. Para que hoje pudéssemos experimentar vida, paz e alegria. Aby dzisiaj człowiek mógł spróbować właśnie życia, radość, pewności. Seu convido para conversar conosco e iremos lhe auxiliar e amar a sua vida, guiando através do caminho de Jesus. I zapraszamy cię, aby rozmawiać z nami, czy może przyjmować modlitwę, możemy mieć wspólnotę, tak? I będziemy wszystko z naszej strony robić, aby was błogosławić. W imieniu Jezusa. Amen. Bardzo dziękujemy Jana za to słowo i was błogosławimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, z moim sercem jeszcze wam mówię coś takiego. Będziemy modlić się w dalszym ciągu o was, tych, którzy słuchali tego słowa, aby Duch Święty dotykał waszym sercem, przekonał do grzechu, od sądu, sprawiedliwości. Aby stali się pewnego dnia dziećmi Bożymi, wolnymi ludźmi, przez baranka krew, wolnymi ludźmi, przez Ducha Świętego. Przede wszystkim tych, którzy cierpią z powodu grzechu, cierpią z powodu alkoholizmu, cierpią z powodu przemocy, cierpią z powodu różnych narkotyków. Tylko Jezus Chrystus może cię uwalniać. Żaden kościół,
żaden guru, żaden księdza, żaden pastora, tylko Jezus Chrystus może cię uwalniać. I On jest Bogiem wierny, potężny, żywy. Jezus Chrystus mora na krzyżu, nie żaden guru, ale Jezus Chrystus mora na krzyżu, aby dać tobie życia. I pamiętać nie mergniesie, chodzenie do kościoła nie czyni ciebie chrześcijanina, a czyni ciebie chrześcijaninem, prawdziwym, wolnym człowiekiem, jeśli przyjmujesz Jezusa Chrystusa do serca, pokutujesz grzechu i będziesz chodził z nimi, prowadzący z Ducha Świętego. Błogosławimy was i do zobaczenia.